Pozwólcie, że zaproszę teraz do mikrofonu pana prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych. Poproszę o to, by opowiedział o stowarzyszeniu. Pan Bogdan Tkocz. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, na początek powiem tak, że kiedyś oglądałem taki film i tam w tym filmie było powiedziane tak: jeżeli ktoś ma odwagę ścigać się w deszczu, to deszcz jest tylko deszczem. Więc to, że wszyscy tu jesteśmy, to właśnie przez to, że mamy taką odwagę ścigać się o wiedzę, o lepszy świat i o to wszystko, żeby te szaleństwo się zakończyło. I teraz chcę Państwa zapoznać z tym, co wiem, co wiemy, ale też z tym, co już wiedzą prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, premier Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki, ambasador Izraela i władze Unii Europejskiej, bo takie pismo o tej samej praktycznie treści 12 kwietnia, gdy byłem członkiem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych, ale też byłem prezesem, wystosowałem do tych państwa. Szanowny panie prezydencie, mam zaszczyt, ale i obowiązek pana poinformować o wiedzy, która powstała w Polsce, a która jest jedynym antidotum na problemy, które od lat trapią ludzkość. Rodzaj ludzki jest od wielu lat gatunkiem zdegenerowanym, a wojny są tegoż dowodem. Żaden zwierz nie wyniszczał swoich plemion, napisał Stanisław Staszic. Niestety przyczyny tej degeneracji nie są znane rządzącym i tym, którzy usiłują to robić od wielu set lat. Przyczyna tej degeneracji leży po stronie biologicznej i tylko tam trzeba szukać przyczyn rzeczy. Polska według przepowiedni ma odegrać kluczową rolę w zapowiadanym renesansie człowieczeństwa. Jaki jest tego powód? Wiemy, że istnieją dwa narody wybrane. Jeden to naród żydowski, drugi to naród polski. Ale to ten drugi, a nie ten pierwszy, wydał ze swoich plemion człowieka, którego przyjścia oczekiwali Izraelici. Czas pojawienia się najważniejszej wiedzy dla ludzkości został ściśle wyznaczony. Zanim przeminie pokolenie pamiętające rok 1914, nastąpi nowy świat, pokój i bezpieczeństwo, a wszystkie narody złożą swoje arsenały. Ten czas się wypełnia i nowe jest tuż, tuż. Trzeba o tym pamiętać i to wiedzieć, kiedy podejmuje się decyzje, które niosą konsekwencje dla całego społeczeństwa, a wynikają prawie zawsze z działań przypadkowych, a powinny wynikać właśnie z wiedzy, bo tylko ona nie kłamie i tylko z niej rodzi się prawda. Według Platona zgodność rzeczy z wiedzą równa się prawda. Tym człowiekiem był i jest Jan Kwaśniewski, który jako skromny lekarz z Polski udowodnił, na czym ta degeneracja polega i z czego wynikała. Wspólnie z Włodzimierzem Sedlakiem stworzyli wiedzę, która zastosowana w praktyce przyniesie efekty powtarzalne i przewidywalne. Jednym z pierwszych efektów będzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania państwa w postaci znacznego zmniejszenia nakładów finansowych w wielu obszarach gospodarki. Medycyna jest tylko jedną z nich. Przewidywalne są oszczędności wielomiliardowe, co udowodnili wielokrotnie na różnych konferencjach lekarze i doradcy żywieniowi związani z naszym stowarzyszeniem. Według profesora Kotarbińskiego ta praca jest najważniejszą dla narodu, która jeśli zawiedzie, przyniesie największe straty, największe koszty. Taką pracą jest nauka o zasadach zdrowego żywienia człowieka, a tym samym medycyna, która nie znając przyczyn chorób generuje ogromne koszty społeczne, czego przykładem jest cukrzyca. Według Herodota z potraw, które się zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie i tak właśnie jest. W roku 1974 ówczesny premier Piotr Jaroszewicz powołał zespół, który miał zająć się poprawą wyżywienia narodu, ale się szybko okazało, że były i są grupy, którym zależy, by prowadzić narody do bytu niewolniczego, o czym pisał Jan Kwaśniewski. W Biblii zapisano, że ludzie strawę pasterską jeść będą, a w księdze Izajasza opisano ucztę mesjańską,
która zostanie wyprawiona dla ludzi przez Pana zastępów. Ta wiedza nie powstała, nie pozostawia wątpliwości, co należy robić i w jakim kierunku trzeba podążać. Polska bez cudzych pieniędzy umocni się i wzrośnie, a wraz ze wskrzeszeniem narodu polskiego ustaną wojny. Czas zastosować tą wiedzę, czas rozpocząć nowy rozdział w historii ludzkości i zakończyć te straszne i barbarzyńskie czasy. Do Polski jak do Mekki będą przyjeżdżać po wiedzę i rozum, jak napisał profesor Sedlak. Trzeba nasz kraj na to przygotować. W latach 1980 do 1981 zarezerwowano środki finansowe na badania nad wprowadzeniem żywienia optymalnego. Te finanse zostały wykorzystane na cele inne, czyli na realizację stanu wojennego. Dziś przyszedł czas, by to zmienić i zmierzyć się z wyzwaniem, przed którym staniemy. Stowarzyszenie, które reprezentuję najpierw jako prezes zarządu, dziś jako członek zarządu, jest gotowe podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez ponad 20-letnią działalnością jako organizacji pożytku publicznego. Z poważaniem, szanowni państwo, wszystko i tyle. I tak jak doktor Kwaśniewski powiedział, nie ma żadnej mądrości w innych narodach, są tylko poglądy. Ksiądz profesor Sedlak powiedział, że wcale inne państwa nie są od nas mądrzejsze, są tylko bogatsze. I tak naprawdę, tak jak tu pani Zosia powiedziała, stoimy u progu zmian. I w 2009 roku na konferencji, która odbyła się w Jaworznie, wspólnie z prezesem Adamem Jany, wręczając granitową piramidę, powiedziałem: panie doktorze, ta wiedza jest tak wielka, że rządzący nie potrafią jej unieść. Wszystko miało się zacząć od Polski i od Polski się zaczyna. I powiem tak, niedaleko stąd wiemy wszyscy, że trwa bratobójcza wojna. I trzeba powiedzieć wprost, drodzy państwo, każda wojna jest złem, ale tak jak do tanga trzeba dwojga, to do wojny trzeba przynajmniej trojga. I powiem, drodzy państwo, tyle, że my jako naród powinniśmy się kierować wiedzą i przygotować młodych ludzi na to, żeby mogli budować czasy oparte na wiedzy i żeby każdy zakład pracy, każde sanatorium spełniało swoją rolę. I tak jak napisał ksiądz profesor Sedlak, żeby do Polski, jak do Mekki, mogli przyjeżdżać po wiedzę i rozum. I tak będzie w niedalekiej przyszłości. Dziękuję bardzo. Dlatego teraz twoja kolej na wyjście z inicjatywą. Udostępnij, zasubskrybuj, przekaż, że taki kanał istnieje. Pokazuj wyświetlające się właśnie materiały osobom, na którym tobie zależy. I pamiętaj, że pozostawiając jakikolwiek znak, że obejrzałeś, dajesz mi świadomość tego, że to są materiały naprawdę warte uwagi, wobec czego będę tworzyć kolejne. Dzięki i do następnego.